Cześć, witajcie moi drodzy widzowie, a dzisiaj recenzujemy sobie zestaw LEGO Technic o numerze katalogowym 42119. Tak więc ja jestem Leszek Kamila i zapraszam Was do oglądania. Zestaw ma nazwę Monster Jam Max D, kosztuje 90 zł bez grosza, jeżeli chodzi o cenę katalogową, no i rzecz jasna jest nowością na ten właśnie rok 2021. Co do pudełka, jeżeli właśnie teraz już zauważyliście, ci największy fani LEGO, wiedzą, że jest ono otwarte, ponieważ tutaj właśnie przy otwieraniu nieco mi się tutaj to popsuło, jestem w tym coraz to gorszy, a jeżeli chodzi o właśnie sam design tego pudełka, no to wydaje mi się, że w sumie ten zestaw ogólnie jest jednym z lepszych, jeżeli chodzi o LEGO Technic, tak przynajmniej moim zdaniem bardzo mi się on spodobał. Po prostu przez wygląd najbardziej, ale o tym też za chwilę. Mamy tutaj oczywiście też ten napęd pullback, czyli jeżeli damy sobie ten pojazd tak do tyłu, pociągniemy, to wtedy on po prostu nam pojedzie do przodu. Jest to również zestaw na licencji Monster Jam, tak więc tutaj cena oczywiście podskoczyła, aczkolwiek z tego co kojarzę, to te poprzednie zestawy, które nie były na licencji, na przykład taki Dragster albo jakieś inne zestawiki, również kosztowały po 9 dyszek, więc tutaj chyba ta licencja jednak nie robi jakiegoś takiego wielkiego podskoku tej ceny. Jeżeli chodzi o górę, tutaj mamy też zaprezentowany ten pojazd, jest również jakby taki symbol tego Max D, czyli oczywiście tego pojazdu Maximum Destruction, oraz tutaj jeszcze mamy koło w wersji 1:1, a od tyłu mamy jeszcze zaprezentowaną funkcję, a właściwie to funkcję przebudowy tego zestawu na taki quad bike. W sumie szczerze powiedziawszy nie wygląda to najgorzej, ale moim zdaniem jest takie zbyt grubaśnie, tutaj też nie ma jakichś dużych szczegółów, ponieważ tutaj na przykład widzicie teraz pewnie, że ten element jest bez naklejek, a tutaj kiedy budujemy sobie tą pierwszą wersję, to jakby on już dostaje naklejkę, więc automatycznie ten zestaw będzie już wyglądał nie tak samo raczej, chyba jeżeli ktoś chce z Was ściągnąć naklejkę, to wtedy ok, ale po ściągnięciu naklejki oczywiście on, ten klocek będzie zabrudzony i tak dalej, więc chyba raczej nie polecam. A tutaj mamy jeszcze zaprezentowaną jakby faktyczny wygląd tego pojazdu w rzeczywistości, no i naprawdę przypomina on to, co właśnie widzimy, ale o tym również za chwilkę. Tutaj jeszcze dziecko bawiące się właśnie tym pojazdem, tą funkcją pullback, no i jeszcze jedną właśnie uwagę do tego pudełka, jest one bardzo grube, tutaj zobaczcie, jest naprawdę szerokie, ponieważ jest one nieco większe niż to koło naprawdę szerokości i moim zdaniem chyba jeszcze nie było tak szerokiego pudełka, jeżeli chodzi o tak mały zestaw z LEGO. A co do samego zestawu, moim zdaniem jest on naprawdę bardzo fajny, ale ma jedną dość dużą, w sumie niezauważalną na pierwszy rzut oka, wadę. I zaraz sobie do niej przejdziemy, ale na początek przyjrzyjmy się temu pojazdowi z bliska. Zacznijmy od przodu i tutaj chyba ta wada jest najbardziej zauważalna, tak więc sobie ją od razu omówmy. Tutaj mamy te oto kiełki i oczywiście są one zamocowane w najgorszy sposób, jaki można było to robić, czyli na tych elementach, moi drodzy. Jest to największy minus tego zestawu, zdecydowanie już na początku wam o tym mówię, ponieważ no chyba tutaj każdy spodziewa się czegoś innego. Mamy właśnie przepięcie w taki sposób, przez to te kiełki bardzo i to bardzo lekko po prostu się ruszają, możemy nimi kręcić bez żadnych tam trudności, no i przez to przy zabawie i tak dalej, one się naprawdę bardzo mocno wywracają i zobaczcie jaki miszmasz mam tutaj teraz z tyłu. Oczywiście kły na opakowaniu i na instrukcji są zaprezentowane w ten sposób, mamy je idealnie ułożone, wszystkie tutaj oczywiście w rzędzie, po 6 na jedną stronę, ale w rzeczywistości tak niestety nie jest i wygląda to następująco. Sami przyznacie, że nie jest to najlepszy widok na świecie, dlatego od razu wam o tym mówię, żebyście byli świadomi mi tego przy zakupie tego zestawu, bo ja na przykład nie byłem świadomy, kiedy ten zestaw sobie nabierałem. Jeżeli chodzi o ogólne naklejki w tym zestawie, to są moim zdaniem naprawdę bardzo fajne. Oczywiście, tutaj niektóre naklejki odbiegają kolorystycznie od tego, co widzimy na klocku, przez to już od razu na pierwszy rzut oka widać, że jest to naklejka, ale i tak mi się bardzo podobają. Dlaczego? No oczywiście, po pierwsze, kolor tego zestawu. Tutaj cały ten pasek jest pomarańczowy, no po tle, po ogólnie oglądaniu moich odcinków już możecie wiedzieć, że jest to mój ulubiony kolor. Od w sumie tego roku jakoś mniej więcej, albo od tamtego roku grudnia chyba. No ale od niedawna zresztą jest to mój ulubiony kolor i dlatego bardzo się z tego cieszę. Dodatkowo są tutaj elementy ognia, czyli coś, co również bardzo lubię, ponieważ jest to moja najbardziej ulubiona chyba moc żywiołu, jeżeli chodzi o właśnie LEGO Ninjago. I jeżeli miałbym mieć jakieś mocno, to właśnie byłby to ogień, też powtarzam, któryś setny chyba nawet raz na moim kanale, dlatego już pewnie jesteście o tym świadomi. I od góry mamy tutaj właśnie takie naklejki z ogniem, oczywiście jest jakiś taki napis Maxo, a tutaj mamy jeszcze właśnie taką dość dużą naklejkę z ogniem i ona mi się naprawdę podoba. Zastanawiam się nad tym, czy sobie nie kupić tych naklejek jeszcze kiedyś na Bricklinku albo coś takiego, bo taka naprawdę by mi się przydała nie na ten zestaw i nie na ten klocek,
a odklejać jej na pewno nie będę z tego zestawu. Od przodu mamy jeszcze oczywiście napis MaxD Maximum Destruction i tutaj jeszcze mamy taki element. Troszeczkę on może wpływać negatywnie na odbiór tego zestawu, jeżeli chodzi o wygląd, ale i tak moim zdaniem jest naprawdę fajny, bo on blokuje to jakby starcie z po prostu, no jakby to powiedzieć, ze ścianą, z położeniem, z podłożem, no i po prostu dzięki niemu ten przód nam się nie zniszcza. Jeżeli chodzi o przód, tutaj również jest to bardzo fajnie zbudowane, bo mamy elementy z normalnego LEGO System i to mi się zawsze bardzo podobało, jeżeli chodzi o serię LEGO Technic. Oczywiście w środku mamy taki mini fotelik, coś takiego. Bardzo źle go tutaj widać, ale jest to coś takiego zbudowane. Oczywiście to ma jakby symbolizować tylko fotel, nie mamy tam wcale żadnej minifigurki, ale na upartego myślę, że jakby jakaś by się tam zmieściła. Od boku jeszcze mamy bardzo ładne logo tego MaxD, tego pojazdu Monster Jam. No i tutaj bardzo trzeba uważać, żeby sobie to nie nakleić źle, ponieważ ta naklejka jest bardzo dziwna. Mamy tutaj taki pasek, potem to przechodzi tak i znowu tak. Dlatego bardzo Was tutaj ostrzegam, żebyście sobie to ładnie nakleili. A od dołu jeszcze mamy takie rury wydechowe, można by tak chyba to powiedzieć. I z tyłu naprawdę bardzo fajna sprawa, czyli taka oto, jakby to powiedzieć, flaga po prostu. Właśnie z tej oto serii Monster Jam jest jeszcze jeden samochód, jest to Monster Jam Grave Digger. I on również mi się nawet podoba, to mamy taki styl piracki na tej fladze. To może się przyda na przykład do sezonu 6, jeżeli ktoś by budował jakieś konstrukcje z właśnie Ninjago. Ogólnie tam ten pojazd jest zielony i wydaje mi się, że jego również sobie kiedyś nabędę, ale wszystko po kolei, może kiedyś na jakiejś przecenie. Tutaj bardzo mi się właśnie podoba ten motyw takiego jakby wyrastającego, takiej maski metalowej. Tutaj jeszcze mamy jakieś właśnie rury wydechowe, ogień tryska z tyłu, tutaj jeszcze jakaś lawa. Naprawdę to jest kozacki i bardzo się cieszę z tego, że bardzo fajnie tutaj właśnie nakleiłem tą naklejkę i że po prostu mi się udało. Tutaj właśnie mamy to na takim elemencie gumowatym troszeczkę, taki po prostu pałce, więc przy zabawie mnie się to nie zepsuje i bardzo mi się to podoba. Jest to zahaczone w bardzo luźny sposób, dlatego kiedy się tym bawię, po prostu ta flaga za nim cały czas podąża i to na pewno na plus. Jeżeli chodzi o jego tutaj flagi, to już też pewnie widzicie właśnie, że są one pomarańczowe. I to oczywiście dla mnie jest bardzo duży plus, bo wygląda to po prostu fajnie. Są oczywiście jeszcze takie standardowe czarne opony z Lego. No jedyne, czego bym się naprawdę życzył, to jeszcze jakiegoś takiego zawieszenia, ale w sumie przy takiej konstrukcji żeby się tego nie dało zrobić w jakiś prosty sposób. A teraz zobaczymy, jak działa ta konstrukcja i ten jakby napęd pullback. Okej, nieco zmieniłem kadr i teraz zobaczymy sobie, jak to mniej więcej działa. Bierzemy nasz samochód i z tyłu jest zapakowany element silniczka z LEGO Technic. I coś takiego było właśnie osobno pakowane, więc bardzo się z tego cieszę, właśnie w pudełku. No i zobaczmy, jak to mniej więcej wygląda. Musimy sobie to naciągnąć kilka razy. No i teraz zobaczcie. Po prostu ten pojazd jedzie do przodu i tyle. Zobaczmy sobie jeszcze tył tego pojazdu, bo o tym wam jeszcze nie mówiłem. Tutaj mamy zaprezentowane takie tylko mini światełka po prostu z czerwonych elementów, które są bardzo często wykorzystywane na przykład w jakiejś serii LEGO City, policja po prostu, a tutaj jeszcze takie naklejki właśnie z Maxo. Tak więc pojazd moim zdaniem jest naprawdę fajny, wygląda świetnie, tylko ta jedna wada z tymi kiełkami naprawdę psuje odbiór. A co do instrukcji, bo ona również jest bardzo ważna, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale w serii LEGO Ideas, w sumie nie wiem czy kojarzycie, po prostu na początku instrukcji jest zaprezentowana jakby prawdziwa konstrukcja z tego modelu po prostu, też jakieś takie przemyślenia budownicze tych ludzi, jest też tam zaprezentowana ta pierwsza konstrukcja, ponieważ oczywiście LEGO Ideas prezentuje jakby ulepszone konstrukcje swoich fanów i o to mi mniej więcej chodzi, są tam jakieś takie po prostu dodatkowe zdjęcia. Tutaj jest również bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o instrukcję, to oczywiście jest bardzo duży znaczek Instruction Plus, który jak pewnie wiecie już od naprawdę dawna mi irytuje w tych instrukcjach z LEGO. No i co mamy w środku, bo nie chce mi się ona otworzyć. Mamy też tutaj oczywiście zaprezentowane, jaki sposób odróżniać te elementy z LEGO Technic, żeby się potem nie pomylić. I tutaj już budujemy sobie sam zestaw. Na początku nic nie ma, ale za to jest na końcu, bo zobaczcie tutaj, mamy koniec i jest zaprezentowana jakby konstrukcja, a właściwie ten właśnie pojazd. W realnym życiu też to było na pudełku, ale tutaj zdecydowanie lepiej to widać. I zobaczcie, jak on właśnie się prezentuje. A nieco później mamy również tutaj drugie jakby zdjęcie. I one już prezentuje takie naprawdę fajne wyczyny tego pojazdu, oczywiście w terenie. Mamy tutaj jakieś jego skoki, tutaj jeszcze jakieś akrobacje. No i oczywiście w piachu, kiedy on się tak fajnie prezentuje. I to na pewno mi się podoba, ponieważ jest to coś ciekawego. Może nie jest jakoś bardzo, bardzo nie wpływa na ocenę tego zestawu, ale i tak jest to coś ciekawego i warto coś takiego dodawać do zestawów. Tak więc podsumowując dzisiejszy odcinek, moim zdaniem ten zestaw jest naprawdę bardzo i to bardzo fajny.
nie tylko dla osób, które lubią bawić się takimi zestawami, bo chyba dla nich jest to najbardziej odpowiednie, ale również dla kolekcjonerów i dla takich bardziej fanów Monster Jam po prostu, jeżeli jesteście jakimiś takimi psychofanami tej serii, a właściwie tych aut po prostu, tych Monster Trucków, które jeżdżą gdzieś sobie po terenie i robią jakieś triki i chcecie mieć coś takiego, po prostu jakiś model swojego ulubionego pojazdu, no to oczywiście jest to dla Was i możecie sobie to fajnie wyeksponować na półce na przykład. Również jest to zestaw dla tych, którzy się lubią tym bawić, aczkolwiek tutaj przy zabawie niestety te oto kielki naprawdę mogą psuć odbiór po prostu i cały czas trzeba będzie je przewracać. No chyba, że są to jakieś po prostu mniejsze dzieci, powiedzmy od 7 do 8 lat na przykład, które w ogóle nie zwracają na to uwagę i nie mają tego tak naprawdę, no po prostu nie wpływa to na ich ocenę, to oczywiście jest to dla nich, aczkolwiek na moją ocenę to dość dużo właśnie tutaj bardzo wpływa, ponieważ ja lubię, kiedy zestaw wygląda fajnie i przy właśnie prezentowaniu go na półce i przy zabawie, a tutaj zdecydowanie tak nie jest, ponieważ te kielki naprawdę są bardzo i to bardzo irytujące. Oczywiście można je sobie wtedy odczepić, ale wtedy już ten pojazd jakby nie będzie bardzo przypominał tego, co mamy w oryginale, tego oryginalnego pojazdu Max D, dlatego po prostu jestem tym troszeczkę zawiedziony i ten element naprawdę mi się nie podoba. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej podserii z Monster Jam. Chciałbym, żeby pojawiły się jeszcze jakieś inne pojazdy z tej serii, bo naprawdę jest to coś fajnego i uważam, że Monster Jam Grave Digger, ten oczywiście drugi zestaw z końcówką 18 zamiast 19, też mi się podoba i też myślę, że w przyszłym czasie zobaczycie go na moim kanale. Ja Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to oczywiście możecie zostawić lajka oraz subskrypcję, bo każdy z nas na tym tak naprawdę zyska, tak? Wy zyskacie fajny kanał do oglądania recenzji, a ja zyskam kolejnego fajnego widza. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!